Czołem uśmiechniętej Polsce, witam was w kolejnym odcinku z gry Hardline 4 na modyfikacji Nowo Meksylu jako Unia Europejska. W ostatnim odcinku mieliśmy potężną wojnę z Chinami, Indiami, z Rosją i teraz mamy takie problemy, że tutaj nasza część dywizji została okrążyła tych. Teraz musimy tylko zająć się pozostałościami po tej armii. I na nasze nieszczęście może to trochę nam zająć. Też będziemy próbować, żeby Chińczyków uratować, więc wysyłamy już tam naszą armię. Tutaj na szczęście Chińczycy, że tak powiem, mają takie fajną linię, którą mogą okrążyć, więc tym się na północy na razie niech przejmują, a my chcemy się zająć tutaj, możemy się zająć tym kociołkiem małym. Musimy się zająć po prostu, żeby najpierw ogarnąć to wszystko. Mamy naprawdę dużo rzeczy tutaj do utrzymania. Na szczęście nasza flota, którą pomiędzy odcinkami ogarnąłem, zajmuje się tutaj tym przejmowaniem wybrzeża, więc po prostu Indie mają bardzo zły czas z handlem. A my powoli już tak nasze dywizje tutaj przejeżdżają. Nie chcę, żeby one zostały okrążone, ale wydaje mi się, że nie uda się tego osiągnąć naszym wrogom. My też tutaj musimy powoli się zająć tymi dywizjami. Okej. Żeby po prostu już tutaj się, żeby już tych nie było. Oraz nie wiem dlaczego Indie, znaczy się ci pozwalają, żeby tutaj to się działo. Okej, już. Naprawdę nie wiem jak to zrobili, ale udało mi się jako Skandynawia tutaj przejąć. Okej, mają tutaj taką wysepkę, Stany Zjednoczone, której nie jestem fanem, ale nic, zapewne nic z tym nie zrobimy. I jeżeli chodzi o front hinduski, on nie idzie zbyt szybko, ale to też nie jest jakiś największy problem. Atakują nasze pociągi, tylko że mamy ich tak dużo, że już raczej nie ma różnicy, że atakują. Bardziej to bym chciał, żeby o ten front, o tutaj, żeby zaczął odbijać chińskie terytoria. To się da zrobić, powiem szczerze, tylko musimy rozpocząć odbijanie. Też dla naszych surowców, dlatego że Chiny mają tak dużo surowców, że po prostu ich zostawienie jest bardzo ryzykowne, nic nie opłaca. Okej. Tutaj kolejny poziom. Już nie chcę sobie na razie zmieniać statków, chociaż punktów doświadczenia morskich to też nie mamy zbyt dużo. Tutaj Pakistan powoli przejmuje to. Widzę, że Władywostok został przejęty ponownie. A my możemy sobie dalej zwiększać tutaj war supporta. Ale wydaje mi się, że raczej nic nie można zmienić. Tutaj mam jakiś sprzęt przestarzały. A to. Tak. Sobie pozmieniałem tutaj nieco produkcję, żeby była na bieżąco, ale zgaduję, że brakuje nam, tak, brakuje nam teraz tego sprzętu, co akurat myślałem, oraz do wojsk pancernych, no to wiadomo, czołgów. Tutaj wygląda na to, że mamy pewne trudności z przepchnięciem, dlatego bardziej musimy liczyć na to, że się nam uda tutaj przejąć, oraz przyjęli Filipiny, które w sumie my to przyjęliśmy tylko po to, żebyśmy mieli, więc to nie jest jakieś takie bardzo, bardzo za tym płaczemy. Statki. Kolejny system. Okej. Dobra, Chińczycy sobie radzą z tym, więc to nawet nie musimy się zbytnio martwić. My bardziej powinniśmy się martwić o te Indie, bo one, że tak powiem,
Mają dużo punktów zwycięstwa, tutaj mają naprawdę sporo. By się przydało, żebyśmy je przyjęli. Ale... nie wiem, jak długo to nam zajmie. Ogólnie ten Aun, co mieliśmy, to ja... czekajcie, co to było? To było to tutaj. Więc wszystko jest na razie w miarę w porządku. Dominikana spadła. Tak, już nasze dywizje aż tak bardzo damage'a nie zadają. Też trzeba powiedzieć sobie szczerze, część stoi. Ale nie chcę aż tak bardzo pchać ich do przodu. Tutaj powoli przejmujemy to, ale... tak powoli. Okej. Wydaje mi się, że powinniśmy coś spróbować zainwestować w jakąś specjalną grupę. Dobra, Marines, włączcie się. Więc waszym rozkazem będzie po prostu tutaj popchnięcie tego. Tak, mega popchnięcie tego. Wygląda na to, że możemy to robić, tylko że tutaj na froncie chińskim byśmy mieli duże problemy. Więc na razie nie chcę się tym zajmować. Tutaj możemy sobie zająć się tym okrążeniem. A nasi Marines, tak jak mówiłem, ich zadaniem jest po prostu tutaj przejęcie tego. Tutaj oczywiście część widzę, że dopiero idzie. Więc zanim się to stanie, to trochę my czekamy. Jaki jest minus główny? Minus jest taki, że nie mają organizacji. Nie mają organizacji, bo szybko ją tracą. Raczej chronią wybrzeże swoje, to mi się wydaje. Więc nawet plan desantu nie jest jakiś taki możliwy. Jeżeli chodzi o samoloty, to samolotów w ogóle nie mamy. No. Wiecie co? Wystawmy tutaj w takim razie samolotów. To jest chyba ten. Powiedzcie, bo my nie zmienialiśmy tego. Chyba ten jest od ataku? Albo Multilorka jest. Ok, więc generacja piąta. Pokazuje, jakbyśmy w ogóle ich zbytnio nie mieli tej generacji. A wiecie co? Po prostu wystawimy te samoloty i tyle. Okej. I waszym zadaniem będzie walka w powietrzu. Ej, dołączymy was do tego. Więc czy już się wystawiliście? O, lecą. No i polecieli. No, zrobili to, co chciałem. Jak to wygląda teraz? No, tych samolotów jest trochę sporo więcej. Oczywiście tracimy ich. Ale w głównej mierze polegało na tym, żebyśmy wykorzystali to. Ale jak to wygląda z tym? Wygląda to tak, że bijemy się. To był najlepszy komentarz. A ci tutaj się zbytnio nie biją. No, napakowali tej dywizji i teraz trudno cokolwiek zrobić. Dobra, ten nie ma punktów, ale ma na deep table. To mi się podoba. Mm.
Chciałem tutaj dobić ich, ale wygląda na to, że nie idzie aż tak jak planowałem. Sprzętu też nie mamy już na tych dywizjach. Czego nam w głównej mierze brakuje? Brakuje nam paliwa. Więc musimy sobie trochę kupić go. Okej, wygląda na to, że trochę więcej. Okej, już poszło. I musimy w głównej mierze poczekać na to, żeby się tutaj uzupełniło. Okej, jak to wygląda z produkcją? Tego nam brakuje znowu. Tego mnóstwa nam brakuje. Brakuje nam surowców. O, tego nam brakuje. Nigdy się nie spodziewałem, że znowu będzie nam brakowało. Brakuje nam stali. No, jesteśmy w takim momencie, kiedy kompletnie, ale to kompletnie nie mamy jakiejkolwiek możliwości rozwoju. Mamy na szczęście dużo fabryk, więc możemy sobie kupować tego. Ale tak, my mamy mało sprzętu, nasi wrogowie mają mało sprzętu, więc teraz to my musimy bardziej poczekać na to, żeby nam ten sprzęt nieco powrócił. Wreszcie jakąś doktrynkę kolejną mogliśmy kupić. A jak to wygląda z naszymi dywizjami? Piszę, że niby mamy słabe zaopatrzenie, więc możemy sobie tutaj nieco dobudować. Jako pierwszy niech pójdzie. No i musimy czekać. Obie strony na pewno się trochę pomoże to im w walce. Nasze samoloty wygląda na to, że już są na podobnym poziomie. Po czym tak naprawdę już ich nie zbijamy, a oni nas zbijają. Mamy 80 samolotów. What? Co robią większość naszych samolotów, które odłączyliśmy od to? Wygląda to jakby nic. Ale wydaje mi się, że to tylko tak wygląda. Okej. Bardzo chętnie. I kolejne działa. Dobra, jak to wygląda z tym? Manpower, zmechanizowane, support equipment. O, już karabinów nam brakuje. To jest coś nowego. Jak brakuje karabinów, to jest naprawdę coś nowego. Okej, tutaj możemy sobie zmniejszyć tę produkcję. Gdzie też mamy plusy? Mamy tutaj plus. I też mamy plusy, ale to takie... nijakie. Możemy trochę zdjąć z tego. Gumy to raczej nie zdobędziemy. O, i nowe dywizje. Nice. Tam się już nie przydadzą, dlatego że teraz to jest bardziej wojna na zaopatrzenie.
Przynajmniej wiemy, że część zaopatrzenia już się produkuje. Tyle dużo, że wydaje mi się, że moglibyśmy coś spróbować. Tylko może poczekamy, jak będziemy mieć te punkty zwycięstwa. Punkty zwycięstwa, punkty zaopatrzenia. Bo to się wydaje, że to jest główny wskaźnik. Okej, mniej tego. Już stali. Trzeba tutaj wydawać. Okej. Tutaj też można mniej. Mniej karabinów. Tego na pewno o wiele więcej trzeba. No i lekkie zmechanizowane, ale lekkich zmechanizowanych to nie uda nam się zbytnio porobić. Jak wygląda nasza dywizja? To wygląda normalnie. Więc to nawet zbytnio nic nie możemy porobić z tym. Lepsza produkcja. Dobra, wydaje mi się, że możemy już rozpocząć atak. Widzę, tak tutaj jest dobry front. Ten to już zbytnio nie, więc wydaje mi się, że ten front możemy usunąć i was wysłać na ten front. Tutaj, o, tutaj też to okrążenie by się przydało ogarnąć. I co tutaj mamy? Tylko to. Okej. Wygląda na to, że tylko tych zostawimy. Potrzebujemy punktów zaopatrzenia, więc będzie ok. A front chiński, no to on będzie powoli szedł. Dobra, wygląda na to, że większość rzeczy już zrobiliśmy. Możemy się zająć na przykład sprawą migracji. Wreszcie. Na pewno teraz jest okropna. A tutaj powoli przejmujemy tereny chińskie, więc... Więc to na pewno nam najbardziej pomaga. Jak to wygląda wojna? No Indie, te Indie to są najgorsze. Wy nie macie rozkazu nawet. No i teraz niby dobrze im idzie. Albo damy mega agresywnie. Bo chcę sobie, żeby tutaj się przybili. I później będzie już nieco łatwiej ich kontrować. Jakąś flotę zniszczyliśmy? Zniszczyliśmy jedną łódź podwodną. Okej, nasze papety nas wspierają. To jest zawsze miłe. Okej. Tak, kiedy Europejczycy stają po stronie Chińczyków w wojnie przeciwko Wietnamczykom. Tak, bardzo normalna sytuacja. Dobra, no, udaje się nam tutaj przepchnąć, tak jak chciałem. To na pewno potrwa pewien czas, ale już niedługo powinniśmy widzieć dobre rezultaty. Okej. A, możemy tylko to zrobić. Tak, wpuśćmy ich. Później się sprawdzi, kim są. Okej. Część tych dywizji... Mają rozkaz agresywny, a część tych dywizji zostawia prowincje, które powinny być atakowane. Okej. Może sobie zmniejszmy. Tego nie potrzebujemy zbytnio. W głównej mierze... byśmy chcieli tego terenu zbytnio nie przejmować, bo chcemy przejąć wszystkie takie główne terytoria Indii. Później będzie już nieco lepiej z tym. Dobra, więc tutaj przyjmijcie. Stolica ile ma? 60. Dobra, to jest dosyć sporo. Chiny powoli są wyzwalane. No. Ładnie to wygląda. Wiadomo, że dużo zżeramy sprzętu teraz. I tego jeszcze nie możemy badać.
Więc zobaczmy, jak to wygląda. Samolotów mamy niezbyt dużo. Tutaj sprzętu już jest mniej. No i czołgów. No, czołgi to są najgorsze. Szkoda, że mają gumę, bo tak naprawdę gdyby nie miały gumy, to by było naprawdę znakomicie. Produkcja ich byłaby taka prosta. Okej, więc tak, zostało nam teraz tylko takie bicie się o naprawdę tylko o ten punkt zwycięstwa. Bo jak się go przejmiemy, to oni będą albo blisko, albo padną. Okej, jak wygląda reszta? Zrobiliśmy te punkty zwycięstwa, ale nie, wygląda to dobrze. Tutaj raczej nie będę robić, póki nie mamy jakiegoś... nasze dywizje nie stoją. Jakby stały, to wtedy byłby problem, a tak to nie ma problemu. Później będziemy musieli tylko zdesantować się na Indonezję, więc to może trochę nam zająć. Myślałem, że to Indie posiadają to. No. I pomyśleć, że ostatnio byliśmy gdzieś tutaj. Teraz to już popchnęliśmy dosyć mocno, więc to jest znakomite. Zmienili stolicę? No, zmienili stolicę tam. Co za... Ja tutaj przyszedłem, żeby im stolicę odebrać, a oni zmienili ją. Dobra, ale to nadal jest punkt zwycięstwa, więc nadal jest ważne, jeżeli chodzi o koszt. Ci nasi Marines nie są wyopatrzeni. Wiecie co? Może ja po prostu ich zrobię tym i dzięki temu będzie nieco lepiej. A oczywiście, że jeszcze nie padają. 26, wow. Dobra, tutaj my... Wydaje mi się, że już nie ma tutaj problemu. Poczekamy tylko, żeby inne armie przyszły i to nam zabezpieczyły. A my tak to już zbytnio nie widzę problemu, żebyśmy się stąd wycofali. Zaraz. Dużo koreańskich dywizji widzę, że tutaj stoi i pilnuje, więc... Więc przynajmniej taki plus jest. Dobra. Nie cały. Na szczęście tutaj są rzeki. Rzeki to jest jeden z naszych lepszych terenów do walk. Dobra. Teraz tylko ogarnijmy sobie punkty zwycięstwa. W miarę jest ok. Możemy dobudować takie dwa. Dobra, przybyły nasze dywizje i pytanie jest takie, co one potrzebują w ogóle, czego im brakuje? Sprzętowo wam brakuje zmechanizowanych. Okej. Dobra. O, myślałem, że będzie ciągle czerwone, ale widzę zielone, no to jest dobrze. Okej, tolerancja, tak, tolerancyjni musimy być. Ale jeżeli jedno zostało zielone, no to to już jest znakomite, bo to oznacza, że przebiliśmy się przez rzekę. Okej, przebijamy się przez rzekę i zdobywamy terytoria, które mają dużo punktów zwycięstwa. Zdobyliśmy już tą stolicę. Ile ona ma? 30. No to nadal mało, ale już nieco lepiej. Tutaj, jeżeli pójdziemy tym szlakiem, to powinniśmy mieć dobre... dosyć dobrą sytuację. Więc niech tutaj przyjmują.
No, to ci Marines to naprawdę nam pomagają. O, masz los, naprawdę straciliście to. Było jedno z tych terytoriów, które akurat nie chcieliśmy tracić. Dobra, jak na północy się nam uda nieco tego odbić, to byłoby lepiej. Uuu, ale już, kurde, ale popchnęliśmy tych. I niedługo Nepal się uda nam odbić, ale Nepal jest w panowaniu Chińczyków. Okej, was też wyślę tutaj. Wy też musicie ćwiczyć. Już te nowe dywizje powstają. Wow, naprawdę ich sporo powstaje. Okej. Marines sobie tak dobrze poradzili, że zrobili taką wielką wyrwę w tym froncie. To jest bezpieczna strefa. Dobra. Ten odcinek niby wygląda, jakby miał się kończyć niedługo, ale chciałbym naprawdę, żeby coś poszło z tym. No, naprawdę nie wierzę, że nasi sojusznicy jeszcze zostali okrążeni. Oraz co te dywizje robią w tym miejscu. To jest jedna z tych rzeczy, która akurat nigdy się nie dowiemy. Bo nasze dywizje uciekną stąd. Okej. Zbyt dużo razy robiłem playtesting, żeby widzieć, jak armie uciekają z bardzo wygodnych właśnie miejsc, ponieważ zostały wysłane na inny front, który się w ogóle nie rusza, więc nawet nie chce mi się tutaj przypływać. Okej. Nasi Marines idą do przodu. Wiem, że teraz może Mountaineers byliby lepsi, ale... Nie, na razie zostawimy ich tak. Okej. Więc tak, Indie znowu wróciły do tego samego poziomu, co wcześniej. Czyli, że musimy znowu tutaj przepchnąć to, żebyśmy cokolwiek mogli zrobić. Ale na nasze nieszczęście tutaj jest to, więc... wiecie co? Wy... Przyjedziecie tutaj i będziecie chcieli o tak zrobić. Tak zrobić. Okej, okay. Już jadą. Dobra, zróbmy jeszcze jakiś taki cel narodowy, tylko żeby zrobić. Oczywiście część mamy takich, których nie powinniśmy robić, dlatego że one w sumie są popsute. Ale po prostu wtedy zakończę robienie. Na razie niech się po prostu to robi. Okej. Tutaj widzę, że część frontu się zrobiła jakaś. No, tutaj to przejście nepalskie. W podstawce chyba tego nie ma, tak mi się wydaje. I dobrze. Dlatego, że to jest naprawdę denerwujące. Chociaż możliwe, że jest, ale to mówię, że wydaje mi się, że nie ma. Na pewno pamiętam, że ktoś chyba w Xinjiangu zrobił taką też, więc tego akurat nie ma w tym modzie, ale wygląda na to, że nasze dywizje już są. Wy dostańcie maksymalnie agresywnie i ma się odbić to, co straciliśmy. Dosłownie odbić. O! Nie, to nie jest ten budynek. Był jakiś taki... Miał dziwną flagę i miał dom dosłowny. Kim wy macie sojusze? Nie, nie ma tutaj. Dobra, ten odcinek będzie dłuższy, ale zobaczcie sami. Prawie całe Chiny odbiliśmy.
tutaj znowu odbijamy te terytoria, które przed chwilą straciliśmy. Ponieważ nasi sojusznicy, a nasi Marines jeszcze tutaj na północy przebijają się. Nie no, ten odcinek to jest taki powolny przejmowanie tego wszystkiego. Okej, tutaj możemy zdobyć jakieś takie mniej potrzebne rzeczy. Nie zdobywam dlatego, że w sumie nie miało znaczenia. I co? No i czekamy. Chcę, żeby w tym odcinku przynajmniej Indie padły, no szczerze, no niech będzie trochę dłuższe, ale żeby Indie padły. Wy, szczerze powiem, możecie zmienić kierunek ataku z tego na ten. A ci tutaj widzą, że już przejmują, więc jesteśmy na dobrej pozycji. A jak to sprzętowo wygląda? Tego coraz więcej nam brakuje. Tego jest tak samo, samolotów zaczęło nam brakować. Anti-airów znowu nam brakuje. No ale już support equipment jest dobrze. Handel możemy trochę zmniejszyć. Przy tym to tak, ale chodzi mi o ten. A może wyłączymy go i od Chin tylko będziemy kupować. Okej. No i powoli nasza infrastruktura powstaje. Oj, udało nam się to przedzielić. Dobra. Szczerze powiem, to dobrze wygląda, więc nawet nie będę tego zbytnio dotykać. Co tutaj jeszcze mamy? Tutaj jeszcze mamy coś, co powinno nam dawać, ale przez to, że inaczej to zrobiliśmy, to nie daje. O tak, Indie padły. Teraz oczywiście mamy te wszystkie okrążenia, enklawy i w ogóle. Co to jest? Unia Europejska, okej. Bo były dwa takie podobne kolory i się zastanawiałem. Więc musimy teraz po prostu szybko to odbić. Dajcie mega agresywny. I tutaj powoli oczywiście wszystko zostanie przyjęte. Tak powoli. Najważniejsze, żeby tutaj nie wjechały nam żadne dywizje. Ale tak, udało nam się uratować Chiny. Indie już też padają. Dosłownie te drugie Indie, coś takiego, to z łatwością pokonamy. Teraz zostało nam tylko, żeby zdesantować się na Indonezję. Tak, to będzie trudne. No, ale jakoś to nam pójdzie. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Wyzwanie Trehol. No to cześć!